Cześć, nazywam się Dominika, chodzę do klasy 5B. Dziś opowiem Wam o książce Dziadek i Niedźwiadek. Historia prawdziwa. Jest to książka, która jest napisana na prawdziwych faktach, bo kiedyś w wojsku był niedźwiedź. Na każdej stronie, no prawie na każdej, jest taki mały niedźwiadek. Książka opowiada o tym, jak niedźwiedź w wojsku wygłupia się, robi różne rzeczy i uczy się naprawdę rzeczy, których raczej niedźwiedzie nie robią za często. Uczy się tańczyć, grać w szachy i warcaby. No, dziwi Was to? Mnie też to zadziwiło. Łatwo się tę książkę czyta, ponieważ ma duże litery i ma dużo fajnych i kolorowych obrazków. A co najlepsze, niedźwiedź żołnierzy wpakowuje w różne śmieszne tarapaty. Bardzo polecam przeczytać tę książkę.